Lecimy z drugim filmem z gry Rusty Lake Hotel. Mam nadzieję, że wróciliście ze szkoły i ten drugi dzień, tak widzicie, to chyba w drugi dzień szkoły nie był taki zły, jak wam się wydawało i jesteście uśmiechnięci, a jeżeli nie, może ten film wam pomoże i będzie lepiej. Także witam, cześć, ja jestem Flotar, to jest Rusty Lake Hotel. Tak, to jest pierwsza gra z cyklu Rusty Lake i ona jest bardzo dziwna. Nie kupicie jej niestety na G2, ale na G2 kupicie masę innych gier. Link oczywiście w opisie, standardowo 3% zwrotu z kodem Flotar i pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na kanale. Lecimy, nie śpimy. Dobra, tutaj dzisiaj zajmiemy się panem Dzikiem. Dla tych, którzy nie oglądali pierwszego filmu, przychodzę ze spoilerem. Znajdujemy się w hotelu, w którym jest chyba 5 gości i naszym zadaniem jest przygotować dla nich ucztę, ale jednocześnie będziemy ich zabijali. Nie ma to żadnego sensu, zdaję sobie z tego sprawę, albo ja to źle zrozumiałem, bo mam 33 IQ, albo to tak ta gra działa i w sumie to jest normalne. Dobra, właśnie, czy chcesz to ugotować? Oczywiście, że chcę. Także gotujemy pierwszą potrawę. Gotuje to oczywiście pan Żabka, albo pan Ropucha. Ropuchy chyba są większe niż żaby, nie? Mamy pierwszy posiłek, dobra. Zobaczcie, że nie ma tej osoby, którą ostatnio zabiliśmy, w sumie to jest całkiem logiczne, werdykt. Panie, u mnie też jest 15 FPS-ów, to nie tylko u was. I polecam oglądać film na prędkości 1,5 albo 1,25, bo wtedy po prostu mniej czasu tracicie na oglądanie filmów i możecie więcej filmów pooglądać. Innych, moich, albo kogoś innego. Prefekt, dobra, mamy perfekcyjny obiad, noc zapadła i zaczynamy kolejną akcję. Dokładnie tak, będzie kolejna akcja, w której będzie musieli kogoś załatwić. Także może będę mówił po cichutku, albo przysunę sobie po prostu bliżej mikrofon. Dobra, pan Kruk? Co tam, pan Kruk? Psst, zobacz w moją kieszeń. A co masz w kieszeń? Marchewka. Nice. Mamy pierwszą rzecz. Czyli co, idziemy do królika? Na to wygląda. I mamy name tag. Dobra, jedziemy po windzie. Znaczy jedziemy windą, to chciałem powiedzieć. Teraz pokój numer 2. Wiadomo, każdy z gości jest w swoim pokoju. My idziemy tylko ich odwiedzić i no pozabijać ich. Powiedzmy sobie szczerze, idziemy zabić te osoby. To teraz pokój na prawo. Dobra, pokój, który tu jest numer? Pokój numer 2. Czy chcesz zapukać do pana Dzika? Tak, to jest Dzik? Dzik. Nie wiem, z jakiegoś powodu myślałem, że to jest co innego. Masz topór, panie Dziku. Wiesz co? Moglibyśmy załatwić to bardzo szybko. Ja biorę topór, ucinam ci łeb i misja się kończy. Ale chyba to nie będzie na tym polegało. Mamy candle, świeczka, gdyby ktoś nie kumał. Mamy kolejną zagadkę, którą będę musiał rozszyfrować. Na razie kompletnie mi to nic nie mówi, więc może to zostawmy tak, jak jest. Tu mamy wychodek? Czy to jest to, co ja myślę? Tak. To jest gówno Dzika. Zgadza się. Piękne. O, czy to jest ziemniak? Jakbym dodał... To nie jest ziemniak, to jest chleb. Robimy kanapki z gównem Dzika. Dobra, potrzebuję noża. Na pewno tu będzie nóż, żeby to pięknie rozsmarować, żeby później sobie to zrobić kanapeczkę. Jakbym sochatą to przykrył. Zrobiłem kanapki z kupą. O, wow. Jakieś tak nieprzyjemnie mi się zrobiło na żołądku. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tak. Raz. Dobra, czyli musi być odpowiednia kombinacja. Dajcie mi chwilę, bo to jest metoda prób i błędów. Nie ma tutaj, wiecie, chyba że gdzieś to jest napisane. Czekajcie. Tutaj jest jakaś kolejna zagadka, ale to już wiem, na czym będzie polegał. Będziemy musieli ustawić taki sam wzór, jak tutaj jest. Spoko. Mamy kwiatki. Dobra, czyli wracamy do tych małpek. Także, no to nie będzie ciekawe do oglądania, także to troszkę przyspieszę. Dobra, udało się, bo wszystkie trzy małpki zaczęły grać i mamy klucz. No tak, bo to jest całkiem logiczne. Papier toaletowy. Czy mogę na przykład papierem toaletowym rozsmarować to? Nie. Nie wiem, dlaczego pomyślałem, że papierem toaletowym można robić takie rzeczy. I teraz musimy to tak długo okręcać. To będzie też dość nudne. Musimy tak to długo okręcać, żeby po prostu te niebieskie kulki były na samej górze i utworzyły taką figurę, jaką mają utworzyć. Więc, co by nie mówić, dajcie mi chwilę, ja to sobie zrobię na spokojnie, bo pewnie to na tym mi zajdzie, nie wiem, z 5 minut, a nie ma sensu w żaden sposób tego po prostu pokazywać wam. Tylko wiecie, co jest dziwne?
Aha, dobra, ja na to muszę klikać. Nie, bo się zastanawiałem, ty, o co chodzi? Że nie mogę po prostu tego przestawiać. Czyli robimy tak, że sobie najpierw te wszystkie kulki będziemy powoli podawali, cyk. Gdzie, w sumie nie jest to zbyt trudne, dobra, spodziewałem się, że będzie troszkę cięższe, ale może nawet obejdzie się bez żadnego cięcia. Nie wiem, na pierwszy rzut oka, jak to zobaczyłem, to mówię, o kurde, ale będzie z tym roboty. Ale nie, nie było roboty. Mamy opium pipe, czyli mamy fajkę. Niestety nie mam pojęcia, co jest w drugiej skrytce. Czyli może ty chcesz tą fajkę? Chwila, co ty chcesz? Chcesz kanapkę. Faję? Papier toaletowy? Mogę ci zapalić tym? Nie, czyli masz fajkę. I w sumie nic z tym nie mogę dalej zrobić. Także wróćmy tutaj. A, nie mogę opuścić tego pokoju, no bo wiadomo, jeszcze nie skończyłem. Mamy róże. Płatki róży. Może to kanapki będą idealne. Aha, dobra, my zrywamy kwiatki róży. I teraz zostajemy mak. Opium, aha, bo on ma fajkę na opium, czyli mak. Dobrze, dobrze rozumiem? Trzeba to zapalić. A, ja mam zapałki. Próbuję cały czas zapalić tą świeczkę, a tu, ej, no przecież masz zapałki, możesz z tego skorzystać. Dobra, zapal sobie. Dymek leci. Tylko... czy to cokolwiek ci da? Szczerze mówiąc, nie widzę, żeby co... Czekaj, chyba się coraz bardziej dymi w tym pokoju. No dobra, jest na pewno więcej dymu. W środku nic nie było, too dark. No to postawmy lampę. A, i teraz trzeba będzie zrobić taką formację. Dobra, to też nie powinno mi zająć zbyt dużo czasu? Co mi się przyniosłem nagle do lasu? Okej. Spoko. Całkowicie normalne, że jesteś nagle w jednym pomieszczeniu, a później musisz znaleźć kruka w lesie. O, ale rośnie. Co jest? Czemu ten kruk taki... Chyba, że on leci w moją stronę. Aha? Nie wiem, nie wiem jak to komentować. Dobra, dawaj nóż. Wiesz, co masz zrobić. Niestety, ale wiem, co mam zrobić. Czy co, mogę powrócić już? Chwila, pogadajmy z tobą jeszcze raz. A, wróciliśmy. Co tu w ogóle jest napisane? Drogi panie ambasadorze, zostałem poinformowany przez naszego wspólnego przyjaciela odnośnie twoim uzależnieniu i jakby twojej przypadłości. Chciałbym zaprosić cię do Rusty Lake. Nasza super posiadłość da ci troszkę odpoczynku. Spoko. Dobra, czyli wracamy z powrotem tutaj. I tym razem robię cięcie, bo... no nie jest to trudne, ale trzeba zaoszczędzić wasz czas troszkę. Ostatni obrót i proszę bardzo, mamy młotek. Młotek oczywiście nam się przyda do różnych rzeczy, o których za chwilę się troszkę więcej dowiecie. Ja też nie mam pojęcia, po co mi ten młotek, ale trzeba będzie coś pewnie zrzucić na tego gościa. Mamy lampę, z którą nic nie mogę zrobić. Okej, zapali jej sobie i nadal chcesz tą kanapkę. Chyba, że tym nożem mogę na przykład to rozsmarować i nie wiem, dlaczego chcę jednak rozsmarować cały czas tą kanapkę. Znaczy to gówno, znaczy tą kupę. Brzydko, ładnie nazywając. Dobra, tutaj nic nie ma i tutaj dalej też nic nie ma. Czyli mając te wszystkie przedmioty, muszę po prostu zrobić to, co mam zrobić. Okej, spadł topór i użyłem młotka. Nie mogę tego podnieść, więc muszę coś innego zrobić. Papier toaletowy zawiesić, może przez to muszę coś z nożem. Tak, tak, wiem, że chcesz kanapkę, ale chyba mi się przedmioty po prostu skończyły i nie mogę tego podnieść cały czas. A, wystarczyło dać po prostu drugą kromkę chleba i okazuje się, że mamy kanapkę. Zrobiliśmy właśnie kanapkę dla pana dzika, także dajmy mu ją, tylko okej, to się w ten sposób robi. Proszę bardzo. Kanapka z kupą. Mam nadzieję, że ci smakuje, że to jest najlepsza kanapka, jaką jadłeś. Tak, tak, zjedz. Teraz... on... no, pie... zabawne, co? Odgłosy pierdzenia. Ech,
Nie wiemy, co mam powiedzieć. Dobra, co ty chcesz? Co chcesz, kolejną kanapkę? Gościu, ja mam tyle gówna. A nie, bo on cały czas będzie, oczywiście, on cały czas będzie produkował nowe dostawy. Chyba, że to na tym polega, że ja mam cały czas mu szykować te kanapki i on w końcu... W sumie nie wiem, co się może stać. A, dobra, ja muszę zostawić na niego pułapkę. Patrzcie. Teraz. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Dokładnie. Nie, 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 nie. Kurde, nie to mam zrobić. Czyli musimy ten topór uwiesić na suficie, przy suficie. I po prostu na niego spadnie i mu pewnie łeb utnie. Albo coś takiego będzie. Okej, okay, zawieszone. Można teraz do góry dać. Czyli on cały czas byłby głodny. Dobrze, że na samym początku to ogarnąłem. I trzeba będzie pewnie nożem to uciąć. Zapałki, w sumie nie wiem, po co mi na tym etapie są zapałki oraz oraz ta lampa. Ale pewnie jest to przydatne. A, ja nie mam papieru toaletowego. Może sałatą? Ja, skąd ja mam... No tak, bo papier magicznie się tutaj pojawia. Proszę bardzo. Zrób to, co masz robić. I teraz... I teraz muszę to zrobić. Tak. Pięknie. Continue. Ja mam poranek i potrzebuję jeszcze pomidorów oraz... oraz czerwonego wina. Czerwone wino ma jedna osoba, znaczy tam taka pani. Także od niej to wezmę sobie, ale pomidory? Nie widziałem naprawdę... Nigdzie tutaj żadnych pomidorów. O, widzicie? Ona ma czerwone wino. Możesz mi je dać? Czy jesteś gotowy na mój Photoshop? Znaczy Photoshop? Tutaj nikogo nie ma. Aha, no nikogo nie ma, bo po prostu ta osoba zginęła już. Tak, jestem gotowy, ale za bardzo... Nie wiem, co mam zrobić. Dokładnie, muszę przygotować najpierw ten posiłek. Czyli... Do kucharza nie mogę iść, bo to nie jest jeszcze gotowe. Nie, na pewno nie masz pomidorów? No właśnie. Czy chcesz to ugotować? Nie, nie chcę. A, dobra, reszta jest opcjonalna. Czyli mogę już to zrobić. Tylko, że ocena będzie, pewnie dostanę jedną gwiazdkę, wcześniej dostałem trzy gwiazdki. Ale jeżeli chcemy wymaksować gierkę na maksa, no to trzeba zebrać te składniki. Zobaczymy, jak wam będzie smakowało. Werdykt? No jedna gwiazdka będzie. Musi być jedna gwiazdka. To było takie średnie. No. Dobra, czyli już rozumiem, o co w tej grze chodzi. Także dziękuję wam za uwagę. Kolejny odcinek najprawdopodobniej już jutro, chyba że wam się kompletnie ta seria nie spodobała. Też to jest dziwne, bo pamiętam, że pisaliście, żebym nagrał tą też część. Zobaczymy, jak przyjmiecie to. Wiadomo, zostawcie łapę w górę. Widzimy się już jutro, albo pojutrze, albo następnym razem po prostu. Na razie, cześć, pa, pa, hej.